Ostatniego dnia listopada, za to jako pierwsze na Mazowszu i po raz pierwszy w tym miejscu, wystartowało legionowskie lodowisko. Przeprowadzka była ponoć uzasadniona. Na stadionie miejskim powstał pełen kompleks rekreacyjno-sportowy. Jest tutaj duże zaplecze parkingowe. Uważamy, że jest to najwłaściwsze miejsce, w którym powinno być lodowisko miejskie. Poza tym nie każdemu było w smak lodowisko pod blokiem, a tutaj jakby jest to teren, gdzie mieszkańcy i ogólnie wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że tutaj odbywają się imprezy sportowe, rekreacyjne i myślę, że będzie to wszystkim pasowało. Ale o tym organizatorom przyjdzie się przekonać nieco później. W środę, mimo rozsyłanych przez ratusz SMS-owych zaproszeń, łańcuchy okazały się zbędne. Szturmu na obiekt nie było. Szef MOSiR-u liczy jednak, że z czasem sytuacja się poprawi. Lekarstwem na mniejsze zainteresowanie łyżwiarzy mają być lodowiskowe gry, konkursy i cykliczne dyskoteki. Nic tylko się ślizgać. Dni powszednio od 8 do 14. Priorytetem są dla nas grupy szkolne, dzieci, młodzież pod opieką nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby oni jak najaktywniej korzystali z lodowiska. Natomiast godzina 16, 20, 30 to są już godziny komercyjne dla wszystkich, a soboty, niedziele od samego rana aż do wieczora. Także wydaje mi się, że chętni się znajdą. Największym zainteresowaniem lodowisko cieszyło się w pierwszym sezonie funkcjonowania. Wtedy odwiedziło je ponad 40 tysięcy osób. Teraz, niezależnie od dodatkowych atrakcji, magnesem dla miłośników ślizgania mają być zamrożone od lat ceny oraz zniżki dla legionowian. Podobnie jak dotychczas, osoby nieposiadające łyżew będą je mogły na miejscu wypożyczyć. Od strony organizacyjnej więcej zrobić się już chyba nie da. Teraz ruch należy do mieszkańców. Wypada jedynie mieć nadzieję, że na przekór chłodnemu przyjęciu wkrótce obdarzą lodowisko gorącym, sportowym uczuciem. Thank you.